pije wódkę. Jest alkoholikiem. Gdy od rana myślisz o doładowaniu, pamiętaj o tym, by nie stracić zasięgu i kontaktu z otoczeniem. Kto pije wódkę, jest alkoholikiem. Ogłoszenia parafialne. Mamy dziś niedzielę, wybiła 12. Tak jak 3 tygodnie temu, tak jak teraz są ogłoszenia parafialne. Mam parę informacji dla was i dopiero później przejdziemy do modyfikacji naszej. Na samym początku chcę poruszyć temat odcineczka o Ericssona, gdzie nagrał moją 40 hit czy shit. No, spodobał mi się odcineczek, w sumie czy nie odcineczek, tylko ta reklama, którą mi zrobił. I w pewnych sprawach się tam nie zgodziłem, ponieważ w Feltku nie ma 500 modeli, które są podpisane by prezes Ziaro, tylko jest maksymalnie 50. Nie wiem, z jakiej paki temu Rockstarowi wywaliło 500 aż, nie wiem, gdzie on tego się naliczył. Ale jest 50 i każdy może sobie wejść do Feltka w pliku i 3D notatniku sobie zobaczy, tam jest maksymalnie z 50 plików podpisanych. Dlaczego to jest podpisane? A dlatego, że wspaniały Blender, jak sobie coś tam wrzucam, jakiś model z AC3D, przerabiam, poprawiam, nowy model wrzucam do Blendera i płynie do i3D, to mi z automatu podpisuje się te by prezes Ziaro. Już tak zostaje, tam nie zmienia, bo wiecie, można zawsze inaczej podpisać, na przykład, nie wiem, koła jak robiłem, to podpisało też prezes Ziaro, a mogę podpisać koło lewe, koło prawe, opona taka, inaczej. Mogą podpisać nawet przekleństwa jakieś tam wpisać. Ale już tak z automatu wpadało mi nazwa komputera i już tak zostało. Dlatego jest te by prezes Ziaro w każdym modelu podpisane wszędzie. A jeżeli ktoś ma na myśli, dlaczego podpisuje się w sklepie by prezes Ziaro czy daje naklejkę, to tak, w sklepie podpisuje się, żeby każdy widział autora, bo jak sami dobrze wiecie, dużo osób wynosi mody na inne strony, zmienia linki, zmienia nazwy, wszystko zmienia, ale w sklepie jak zostanie by prezes Ziaro, to każdy wie, od kogo ten mod pochodzi. I wtedy sobie może wejść na YouTube'a, na mój kanał, zobaczyć, aha, ten mod. Stąd jest jakby jakieś informacje, pytania, czy coś nie działa, wtedy do mnie odzywa się, pisze, tak? Jest kontakt, czy wiadomo, o co chodzi, skąd jest ten dany mod. A naklejki na kabinach traktorów to klejam też dla reklamy. Ktoś nagrywa, zawsze naklejka jest, napisane autor i jakaś zawsze reklama jest. No wiem, że się wiele osób tego nie toleruje, nie podoba się. Stąd też nagrałem, nie wiem, z miesiąc temu poradnik, jak dodać swoje naklejki, logo na maszynę lub usunąć. Komu się nie podoba, zapraszam, obejrzyj sobie poradnik, usunie. Ja nie będę teraz specjalnie tutaj usuwał wszędzie naklejki. No miałem nie nagrywać żadnych filmików, nic na YouTube'a nie rzucać. No ale przy ten cały wirus, był ten czas, siedziałem w domu, nie chodziłem do szkoły. YouTube mi z powrotem tak wrócił, pozwolił zarabiać na YouTubie, pieniądze zaczęły wpadać. I tak stwierdziłem, że posiedzę, znów ponagrywam coś. No ja wiem, że ogłosiłem koniec 9 lutego na filmiku ze stanowiska gamingowego, wszystko powiedziałem, ale wiecie, to pieniądze też swoje robią, nie ukrywajmy tego. Każdy na pieniądze w jakimś stopniu leci. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to na odcineczku z stanowiska gamingowego jest aktualizacja i zapraszam tam do PiS-u. Widzimy po samym sklepie 55. Teraz może każdy pomyśleć, czy konwert jest 17 kasztana 55. Otóż nie. Moi drodzy widzowie, otóż nie, mylicie się po raz kolejny. To nie jest konwert, tylko to jest podstawka pod 40. Typowa podstawka, tylko co dodane, to zmieniona maska. I tam trochę pierdół i to wszystko. I to jest podstawka pod 40. Kupimy sobie, pokażę, czy są błędy, ale nie ma. Ale ja jestem taki, że muszę pokazać. Proszę bardzo, błędów nie ma, są tylko pliki 3, że wczytano cało pliko 40, czyli to 55, koła i śrubę i to wszystko. Co wziąłem od 55 kasztana z 17? A wziąłem tak to, że teksturki to są typowo z tamtej 55, ale tekstury tylko silnika i blach. Koła są od moje, to nic stamtąd nie nawiązuje. To samo wziąłem store sklepu, czyli tą ikonkę, co była przed chwilą widoczna. I dźwięki. Z żadnych zakazów konwertu wyciągania nic nie było, więc tak sobie to przywłaszczyłem, mówiąc szczerze. I
Nie było tam żadnych zakazów konwertu, edycji i tak dalej, że dźwięków, to myślę, że chyba tu żadnego problemu nie będzie, tak jak to użyłem. A to nie jest, jak wy mówicie, konwert, tylko to jest typowa podstawka pod moją 40, a 40 programowałem na nowo. Koła są mojego autorstwa, czy tam model to nie, bo model jest Marcella, ale wyważanie ich, skalowanie, teksturowanie, tekstury same są już mojego autorstwa. I tu na pewno nic nie ma od 55 z 17. Co posiada, a więc posiada standardowo ośkę o 40. Czyli to jest podstawka pod 40. Już nie usuwałem ośki, bo może ktoś lubi mieć takiego ulepa, jak były w PGR-ach kiedyś. Oczywiście posiada też dwa drążki, znaczy maglownice. Po jednej, po drugiej stronie, jak ma 40. Posiada ośkę od 55 już z jedną maglownicą, jednym drążkiem. Ośkę od 60, której brakowało w poprzednich wersjach. Dobra, już jestem, kurier dzwonił, tacie przesyłkę. Że zaraz za 20-30 minut będzie, bo tam do malowania pistolety i tak dalej, bo zamówiliśmy. Mniejsza o to, to tak, właśnie doszła ta ośka od 60. Napęd, tu już się nic nie zmieniało, tylko co tekstury się zmieniły. No i widzimy, koła mają inne teksturki. Sobie teraz, nie wiem, weźmy ośkę od tej 60. 16 mają taką teksturę. 18 mają taką ładniejszą, już taką mi się udało zrobić, tu nie chciałem wydziwiać. Ale balon ma taką jak 16, a balony mają nowe, bo wiadomo, balony są nowe, dlatego cena jest 7 stówek. Zaczep przód to się zmieniło tylko tyle, że jest sam zaczep od 55 i zaczep 55 plus obciążniki te, takie wygięte. Obciążniki z tyłu, nic się nie zmieniło. Widzimy tak jak było, tak jest, tylko nowe teksturki doleciały i myślę, że te koła ładniej będą wyglądały niż tamte. Znaczy, jeszcze zależy, jaki kto ma gust, tak? I mi się tak podoba, wam nie będzie podobać i tyle. Prawda taka, że to i tak jest ulep, bo 19 to są udimy na czasie, a nie fototekstury. Ale ja to miałem na dysku, na filmiku z modpaku pokazywałem i stwierdziłem, a dobra, i tak dokończę, więc wydam. Po 2 tygodniach, jak miałem czas, robiłem, jak nie, to nie. Nareszcie wydaje, pewnie wiele osób się będzie cieszyć, a wiele osób będzie hejtować, że udimy, że nie udimy, że fototekstury, że gówno, ulepy. A miejcie sobie te zdanie, że ulepy. Ważne, że jest w pełni grywalny, nie ma błędów i posiada też spoko animację na standardowym skrypcie. Zawsze przód to tyle. Obciążniki to tak wygląda. Maska. Maska sama. Maska plus klapa. Maska, cała maska, czyli wiecie, to kratko od 55. Maska plus tablica właśnie od kasztana, czyli to też posiada od kasztana. Tak jakby trochę cyganem zajechało. Maska światła 55 lub maska światła 60. W tej wersji możemy sobie zrobić 55 lub 60. Silnik 55, 60, oczywiście lampy się zmienia tak jak było w 40. Turbo 55 lub turbo 60. To ja sobie zrobię taką już, nie wiem, typową 55, żeby nie było. Konsola ładowacza, tu są moje konsole ładowacze wraz z Turem. Tur pasuje od Fergusona, od paczki drivera 60 lub od Karasia. To sobie wybieramy, że konsola Tur 1 to jest Tur 1, czyli ta od moja lub od drivera. Konsola Tur 2 to pasuje od moja lub drivera. Ta nowsza czy ta starsza nie grałem, nie sprawdzałem, ale wiem, że pasuje jako konsola ładowacza. Lub konsola Tour 3 pasuje moja twertka lub Polish Packu, ta od Perkinsa. To wszystko stąd. Kabiny się nic nie zmieniły, puszka, rurowanie i tak dalej. Tu się nic nie pozmieniało. Błotniki to też nic nie zmieniło, tak jak było w 40, tak jest. Tłumiki też się nic nie zmieniło, tylko tekstury co nieco. I to wszystko w sumie. O, dobra. Taką właśnie tak wygląda ona sobie w grze, no i widzimy. Żadnej rewelacji nie ma, bo to jest typowa podstawka pod 40. Posiada samo co 40 i to wszystko. Dźwięki, wszystko zajebane z kasztana 55. Ale mówię wam, nie było żadnych zakazów, więc to przywłaszczyłem tak trochę mówiąc szczerze, zacyganiłem. No i tak to właśnie wygląda. Tak wygląda w sklepie, a tam daleko jest 40. No i każda osoba może to powiedzieć szczerze, że to jest jeden ciąg. To jest to samo, tylko że maska zmieniona, bo taka prawda i to wszystko. No i co ja tu będę ukrywać? Wiadomo, że ulepi.
I chuj, nie będę się kłócił, za stary na to jestem. No dziękuję za oglądanie, jeszcze zapraszam do mojego grafika. Link macie w opisie, no i cześć!